Wypuść zakładników. Skoczył. Dobra, gdzie jesteś? W centrum, będę u ciebie za 20 minut. Przecież to godzina drogi. Zmieniłem wóz. Gdzie czapka? Co? No kominiarka! Wow, założysz kominiarkę? No muszę uwolnić zakładników, chyba nie mogę im pokazać swojej twarzy, nie? Dotarło? No, chłopaki, wracacie do domu. No już! Wasz ojciec zrobił dla was wielką rzecz. Ty, no ale jakie piękne cacko. Ja za kółkiem, okej? Okay? Okej, ale jedziemy twoim. A dlaczego zawsze jeździmy moim? To nie fair. Bo jedna czy dwie dziury więcej w twojej karoserii nie robią żadnej różnicy. Miałeś to załatać. No blachasz się nie wyrabia. Witam szanownych panów. Dupki. Sorry. Stresuję się w ciasnych pomieszczeniach. Następnym razem pójdziesz solami. Dobra robota, chłopaki. W kiblu jest czysto, nawet ładnie pachnie. Mam tylko jedną uwagę. Jak czuję, w kabinie numer 2 nie ma czym podetrzeć dupy. Dowcipnijś. Wiesz, kim jesteśmy? Mamy nawet swoją stronę w internecie. www.cygan.pl. Zamknij się. Jesteśmy nowym gangiem w tym mieście. Ja jestem cygan, a to są moi ludzie. Przekaż swojemu szefowi, że od dzisiaj ja rządzę na tym terenie. No, zaskakująco zajebista autoprezentacja. Niestety to ja decyduję, gdzie i z kim zawieram znajomość i zazwyczaj nie robię tego w kiblu, więc wypierdalać. Patrzcie go, kurwa, jaki kozak! Nie zwykłem dwa razy powtarzać. Rozumiesz cymbale, czy nie? Uwaga! Pociąg osobowy do Zaosza i dalej do Tomaszowa Mazowieckiego w dniu dzisiejszym jest odwołany. Podróżnych uprzejmie przepraszamy. Powtarzam. Pociąg osobowy do Zaosza i dalej do Tomaszowa Mazowieckiego w dniu dzisiejszym. Nienawidzę publicznych toalet. Rusza, i tak jesteśmy spóźnieni.
Chłopaki. Panie Normanie. Czego? Telefon do pana, panie Normanie. Spierdalaj. Dzwonią z hotelu. Ważne. Kurwice można dostać. Dawaj. Coś jeszcze? To wszystko? Wypad. Czego chcesz? Powinien pan tu przyjechać. Przyjadę i spuszczę ci wiele. I chodzi o pańskich ludzi. Moi ludzie powinni być teraz w twoim hotelu. Są tutaj. No, jeżeli tam są, to znaczy, że mają bardzo ważną sprawę do załatwienia, a ty masz robić wszystko, co ci każą. A jeżeli będziesz im przeszkadzał? Bo właśnie o tym chciałem panu powiedzieć. O czym to, kurwy nędzy? Że ktoś mi już przeszkodził. Piłeś. Jeśli pan się pospieszy, to zdąży pan przed glinami. Gdzie? Ty tu robisz? No, ja też się cieszę, że cię widzę, nie? 100 razy prosiłem, nigdy w pracy. Misiaczku, spokojnie, przecież i tak wszyscy wiedzą, że jesteśmy razem. Ale to nie powód, żeby tu przychodzić. Dajesz tylko nowy temat do plotek. Misiaczku, wyluzuj. Po coś przyszła? Jak to? Przeprowadziłam syna, tak jak chciałeś. Gdzie on jest? W twoim gabinecie. Tylko proszę, bądź dla niego miły, to jest bardzo wrażliwy chłopczyk. Miły? Miły? To ja mam z niego zrobić gliniarza, czy nie? To jest mój jedyny sen. No dobrze. Ale idź już. Ale wpadniesz dzisiaj? Nie mogę. Bo? Obiecałem żonie, że razem gdzieś wyjdziemy. Znowu ta krowa, tak? Przestań. No dobra, ale obiecaj, że zadzwonisz. No zadzwonię. Będę czekać, nie? Pa, Misiaczku. Pa. Zdenia, pani, zdenia. Pa! Marzysz! Panie komisarzu, aspirant Malinowski melduje się na... Morda w kubeł! Będziesz gadał, jak dam znak. Jak taka piękna, inteligentna kobieta mogła wydać na świat coś takiego jak ty? To kim był twój ojciec? Tato odszedł w dniu, w którym się urodziłem. Pewnie zaraz potem, jak się zobaczył. Gdyby nie twoja matka, do końca życia patrolowałbyś chodniki. Napisałeś podanie. Ośmieliłem się przedłożyć moje podanie oraz życiorys na biurku pana komisarza. Ośmieliłem się, przedłożyłem się. Co to, kurwa, za słownictwo? Co ty myślisz, że jesteś w szkółce niedzielnej? To jest, chłopie, szkoła życia. Tu się nie pierdoli w tańcu, zrozumiano? Tak jest. No. Z papierów wynika, że orłem nie jesteś. Ale przy mnie nabierzesz wigoru. Pierwsza lekcja, Malinowski. Słuchaj uważnie. Jeżeli chcesz kogoś nauczyć pływać, to go musisz wrzucić na głęboką wodę. Ale ja już umiem pływać. Użyłem porównania, żebyś mnie zrozumiał. Chodzi mi o to, że jeżeli chcesz być kimś w tym fachu, to musisz zacząć od poważnych spraw. Dlatego będziesz pracował ze mną. Morderstwa, napady na banki, rozboje. Czy ty jesteś na to gotów, Malinowski?
Jestem, panie komisarzu. Ja przyrzekłem twojej matce, że zrobię z ciebie mężczyznę. A ja dotrzymuję słowa. Więc jak mi wymiękniesz, to cię zgnoję. Jasne? Tak jest! Wjazd! Przepraszam, panie komisarz. Streszaj się. Była za dyma w hotelu. Trup? Cztery. I to jest właśnie to, o czym mówię. Gdzie? Widzisz to, co ja? Malinowski, słyszysz mnie? Słyszę, panie komisarzu. Jak byś nazwał to, co widzisz? Rozpierducha po całości. Widzę, że zaczynasz nazywać rzeczy po imieniu. Wreszcie zaczyna coś się dziać. A już myślałem, że to będzie kolejny kurewsko-nudny weekend. No co to jest? Kajdanki. A raczej ich część. Ciekawe, do czego były przypięte. I co tu się stało? O, wiem tyle, co pan. Nie ściemniaj. Nie ściemniam. Wiem, że Norman załatwia w twoim hotelu swoje ciemne interesy. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ale możesz mieć. Jasne? Jeden z tych czterech frajerów miał coś przy sobie, zgadza się? Aj, przepraszam. Zupełnie zapomniałem. Co to było? Jak tu wchodzili, to zdaje się, że jeden z nich miał przy sobie walizkę. No. Walizka. A w niej musiały być albo prochy, albo lewa forsa. Jak myślisz, Malinowski, co tam było? Myślę, że forsa, panie komisarzu. Skoro tak, to musiały być prochy. Tylko mi nie mów, że to do niego idziemy. No? Kurwa, twoja mać gula. To ma być ten twój człowiek, który ma dla nas broń? Przecież to chami pijak, prostak, nie można na nim polegać. Ale Borys się zmienił, już nie pije. Teraz tylko woda mineralna, niegazowana. Chyba na kaca. Gula, jeszcze dziś musimy odebrać forsę od czterech ruskich pierdolonych bandytów. Nie wiemy jednak, czy zechcą nam ją łaskawie oddać. Pomyślałeś o tym? Pomyślałem. To jak chcesz się przed nimi bronić? Ich jest czterech, nas jest dwóch. Musi mieć automaty, żeby wyjść stamtąd żywi. Nie opierdalaj mnie, okej? Nie opierdalam cię. To, co płynie z moich ust, to nie jest opierdol. A co? Konstruktywny krytycyzm. Dlaczego Borys ma taką chwilę? Jaką? Matko jebca? Podobno zajebał własną matkę. Jak to zajebał? Normalnie, młotkiem. Dawaj. Co to znak sygnał? Inaczej nie otworzy. Jeszcze raz. Zostaw. Ja zapukam. To jest kurwa! Wypierdalać, ale już! Borys, to my! Gula i Max! Skąd mam wiedzieć, że to wy? Spójrz przez wizjer, idioto! Ni chuja nie widzę. Odsuńcie się od drzwi! Na pewno jesteście sami? Nie. Jest jeszcze z nami święty Mikołaj. Tylko się napierdolił i śpi w saniach. Serio? Kurwa, otwieraj te drzwi, nie mamy czasu. Czekałem na was, paradoksalnie. Podobno już nie pijesz. Bo to prawda. Ale wiecie, jak to jest, chłopaki. Kumpel z wojska mnie odwiedził. To ty byłeś w wojsku? Nie, dlaczego? A kumpel gdzie? Leży. No. To siadajcie, chłopaki, gdzie kto może. No. To co was do mnie sprowadza? Mieliśmy umowę, pamiętasz? No.
Jaką? Miałeś nam coś załatwić. Przyszliśmy to odebrać. Ale co? Zdechła ci ostatnia szara komórka? Broń, cholera jasna, Borys, broń. Broń. Widzisz, trzeba było tak od razu. Po prostu wyskoczyło mi to z głowy, paradoksalnie. Zaraz to dla was znajdę. Momencik. Chyba się nie gniewacie za te akcje przed drzwiami, ale sami rozumiecie. Muszę uważać, różni się tutaj kręcą. Dla przykładu, wczoraj było u mnie takich czterech śmiesznych facetów. Wyglądali jak... Cyganie. Skąd wiecie? A później ci opowiem. Koniecznie chcieli kupić gnata. No tylko mi nie mów, że im sprzedałeś. Nie handluję z byle kim, a tym frajerom sprzedałem atrapę. Dokładna kopia Magnum, model 500, kaliber 1,2 cala, większych kurwa już nie robią. Ktoś może stracić rękę, próbując z tego strzelić. Jesteś pewien, że masz broń, czy ci się przyśniło? Moment. Nie, no jestem pewien, tylko... Gdzie ja to mam? Chłopaki! Jak ja was lubię. Do tej roboty musimy wziąć jeszcze jednego. Nie, no tylko nie on. Musimy, bierzemy Johnego. Nie lubię padała. No to jest nas dwóch. Zapomniałem ci powiedzieć. Podrywałem nowiutką panienkę. Pan jeszcze was poznał. Mówię ci, Max, co za dziewczyna. Małego nie mogę od niej oderwać. Ma jakieś imię? Mówię do niej młoda, ale wymyślę dla niej inną ksywkę. Wszystkich musisz nazywać po swojemu. No dobra, ale niech to zostanie między nami, okej? Okay? No mówię do niej młoda, bo jej imię mi nie leży. Zofia. Zofia. Widzisz? Była niechcianym dzieckiem i starzy zrobili jej na złość. Uciekła z domu. Jej ojciec się do niej dobierał. Bydle. Hej! Hej! Nie za dużo tego dobrego masz na wierzchu? Załóż coś na siebie. No jak? Podoba ci się? Jak przy pudrujej cytuszki wygląda jeszcze lepiej. Ile ona ma lat? Tyle, ile trzeba. Jeśli jest nieletnia, to jest nielegalna. Cały ten kraj jest nielegalny. Mówię o tym, że już kiedyś siedziałeś po uszy w gównie przez jakąś piętnastkę. Pamiętasz? Ale wyglądała na 20. Tak. Poza tym skąd ja mogłem wiedzieć, że jej stary był gliną? Ale młoda jest okej. Okej? Okej, okej? Okej. Hej. No, to poznajcie się. To jest mój przyjaciel Max. Hej. Cześć. Ta-dam! Hello? Elvis wszedł do budynku? Nie, no ja chyba śnię. Jak ty wyglądasz? Zajebisty! Pewnie. Nie wiem jak wy... Panowie, ale ja dzisiaj dam czadu. Pokażę tym ruskim frajerom, gdzie skurwysyn zimuje. Dostałem od starego. Budzi respekt, nie? Aż chuj mi się schował do dupy. Nie wiem, co ci powiedział szef, ale w takim stroju z nami nie pojedziesz, jasne? Ale przecież jak oni zobaczą takich dwóch smutasów w gajerkach, to od razu zajarzą, o co chodzi. A ja? Proszę bardzo. Pełen luz i ogólnie git. Uśpię ich czujność. A jak przyjdzie co do czego, wyciągam gnata, sr w pizdu i pozamiatane. Niczego nie będziesz zamiatał. Max, skuć się. Nie dyskutuj. Gula, zrób z nim coś, bo mnie szlachta. Nie, 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 nie.
dla mnie to samo. Dzięki. Długo się znacie? Odkąd pamiętam. O, to chyba długo. My się znamy 2 tygodnie. Uciekłam z domu, wiesz? Poważnie? Mój stary mnie wkurwiał. No jak? Było lepiej. Pokręcisz się trochę po okolicy. Daję znać, gdyby coś się działo. W pamięci jest jeden numer. Mój. Dzwonisz tylko w ostateczności, jasne? No nie kula stoi na czatach. Ja idę z tobą. Nie tym razem. Zawsze jest nie tym razem. Jak ja mam się nauczyć gangsterki? No stop, siedzę w samochodzie. A zaraz tu librykę. To zobaczysz. Mam nadzieję, że cię tam ubiją. Przyjdzie taki dzień, w którym zatłukę cię to gołymi rękami. Skup się lepiej na tym, co zrobimy, jak sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. To co zwykle? Będziemy improwizować. Pamiętasz, jak skończyła się twoja ostatnia improwizacja? Musiałem ci wyciągać kulkę z dupy. A twoja dupa to nie jest przyjemny widok do oglądania, nie chcę jej widzieć. Od tego czasu mam koszmary z twoim dupskiem w roli głównej. Ciekawe. Sprawdzałeś w senniku? Skup się. Musimy skończyć, zanim dopali się do końca. Inaczej zacznie parzyć. Zawsze tak mówisz przed akcją, ale kiedy wchodzimy do środka, to ty gadasz najwięcej. Водки? Хороший русский самогон. Будка фактически русская. Ale rozmawiać będziemy po polsku. Wat Poliaki. Hej, ty, usiądź. Napij się z nami. On zawsze taki poważny? Tylko dzisiaj. No jak, dom? Podoba się? Nie. Pomówmy lepiej o pieniądzach. Pieniądze u nas jest. Skoro tak, to chciałbym je zobaczyć. Dawaj, czy madam. Wszystko w porządku? Spóźniliście się. Ciut, ciut. Ciut, ciut. 2 tygodnie. No i co? Planujesz to, co robisz? Co? Czy planujesz to, co robisz? Jak każdy. Widzisz? My też działamy wedle ściśle określonego planu. Zgodnie z tym planem te pieniądze już 2 tygodnie temu powinny trafić w obieg. Gdyby tak się stało, to dnia dzisiejszego ta suma byłaby podwojona. Niestety ludzie, z którymi robimy interesy, nie mogli tyle czekać. Nie wiem, jak jest u was, ale tutaj punktualność to kluczowa sprawa. Panie! Jak coś ci się nie podoba, to zabieraj torbę i won. Z tego, co wiem, to nie lada sztuka znaleźć nowych dostawców. A ty nie mówiłbyś tak, gdybyś wcześniej się z kimś nie dogadał.
Wiesz, co myślę? Myślę, że te pieniądze są tu tylko po to, żeby nas zwabić. A ty wpakujesz mi kulę w łeb, jak się tylko odwrócę. Po co te nerwy? To prawda, rozmawiałem z kimś innym, ale to były tylko negocjacje. Zawsze przecież można się dogadać. No tak, czy nie? Chłopaki, długo jeszcze? No, totalnie mi się nudzi. Nie zabijesz Johnego. Ja to zrobię. W porządku? Johnny, dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Mogłeś się pochwalić? Niby czym? Czym? Podobno wyrwałeś najlepszą laskę w mieście. Co ty możesz wiedzieć o prawdziwej męskiej przyjaźni? Więc to się teraz tak nazywa. Ja nie wiedziałem, że jeżeli ktoś posuwam jakąś panienkę, to się z nią przyjaźnię. Prostak. Mój nowy partner jest wyjątkowym mężczyzną. Jest czuły, opiekuńczy, delikatny. A jego dupa pachnie fiołkami. Odezwał się idol niedymanych nastolatek. A wy? Jak już jesteście po wszystkim, jak wychodzicie z łóżka, to co? Rozmawiacie o sztuce i sensie życia? Nie drażni mnie. U kobiety
Najbardziej podniecająca jest inteligencja. Zdymać kretynkę to jak zwalić sobie konia. A ty niby skąd możesz o tym wiedzieć? Nie dość, że głupia, to w dodatku ślepa. Ja naprawdę, Gula, nie wiem, co ona w tobie widzi. Ja. Nawet gdybym był zdesperowaną kurewką bez kasy, nie poszedłbym z tobą do łóżka nigdy. Wzajemnie. A skoro już o tym mówimy, tak się zastanawiam. Jak to jest między wami gejami? Chodzi mi o związek dwóch facetów, ale z technicznego punktu widzenia. Ale to by też o seks? Powiedzmy. Zwał jak zwał. Wiesz, kiedy jestem z moim partnerem, a dokładniej mówiąc, kiedy mój partner jest we mnie, bo chyba o to pytasz, no wtedy staram się nie myśleć o odczuwanym dyskomforcie, tylko o tym, że daję coś pięknego bliskiej mi osobie. No i oczywiście o tym, że w końcu musi nastąpić zamiana ról. Jezu. Dobrze, że z kobietami nie ma takiego problemu. To zależy. Tak? Od czego? Dopóki nie trafisz na taką, która chce ci wsadzić wibrator do tyłka. Wow, nareszcie. Poważnie, znam taką jedną. Nie pójdzie z tobą do łóżka, dopóki dla niej tego nie zrobisz. No, wszyscy wiemy, że znasz różnych fajnych ludzi. Prawda, znam ciebie. Spałeś z nią? Tylko raz. Kurczę, ten cholerny wibrator był wielkości bagietki. No przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Ja nie mogę, trzymajcie mnie. Facet, który uważa się za gangstera, miał sztucznego chuja w dupie. No jak powiem o tym chłopakom, to... Powiedz to komuś, to cię rozjebie. Teraz już wiem, skąd u ciebie takie zainteresowanie seksem analnym. Ale to był tylko jeden, jedyny raz. No, byłem wtedy młody, eksperymentowałem. No i najwyraźniej to przeżycie zwichnęło ci psychikę. Wśród nas jest tylko jeden dewiant. Ilość gejów stale rośnie i ty nic nie możesz na to poradzić. Jak cię zatłukę, to będzie jednego mniej. Czep się lepiej swojej baby. Spokój. Ukryty pedał. Spokój. Pedał. Dłużej go nie zniosę. Powiedziałem spokój. Idę do kibla. Ty przyjrzałeś się tej jego panience? Chodzi mi o usta. Widziałeś jej waary? Usta ma pełne. Pełne? Idealne lachociągi, uwierz mi, bo ja wiem, o czym mówię. Nie wątpię. A stopy? Czy ty widziałeś jej stopy? Widzę, że dokładnie się jej przyjrzałeś. Prawdziwe giganty! W życiu takich nie widziałem. Słuchaj, ja chciałem nawet od niej buty pożyczyć, no ale przecież bym się utopił. Zamknij się. Ona by mogła deptać kapustę w dwóch beczkach na raz. Lepiej nie zaczynaj tego tematu przy nim, okej? Okej. Max, słyszałeś, że komuś podobno udało się sfilmować wielką stopę? Wiecie, takie Yeti, pół człowiek, pół niedźwiedź, co żyje wysoko w górach. Wielka stopa to mit. Oj, nie wiem. Max, a ty co o tym sądzisz? Ej, to nie fair. To nie jest jej wina, że ma duże stopy. Nie no, błagam, chyba moja też nie. Brawo, dopiłeś swego. Już prawie zapomniałem o tych cholernych stopach. Nie no, ja naprawdę nie wiem, jak można z kimś żyć pod jednym dachem i cały czas udawać, że wszystko jest w porządku. Powiedz coś jeszcze na temat jej stóp. Ta myśl o tej drobnej niedoskonałości nie dawałaby mi spokoju. Zamknij się. Ona jest jak piękny sportowy wóz z ptasim głównym na przedniej szybie. Nie chcę was więcej razem widzieć, jasne? Na taksówkę. Ale dlaczego to ja zawsze wracam taksówką? Wypierdalaj! Okej, wypierdalam. Na razie, Maksiu. A ciebie, Gula! Zlewam zimnym moczem. Do samochodu. Charakter naszej pracy wymusza dość częste kontakty z dość specyficzną grupą społeczną. Z tak zwanymi ćwierćmózgami. Ludźmi o inteligencji psa. No tylko z tych głupszych. Doberman dla przykładu. Masz przed sobą typowego reprezentanta tej grupy. Zakładamy hipotetyczną sytuację operacyjną. To jest twój podejrzany, ty prowadzisz przesłuchanie. Chcesz wydobyć od niego jakąś informację. Co robisz? Ale jaką informację? Nieistotne, która godzina na przykład. Przepraszam, która godzina?
No śmiało, śmiało! Gadaj, która godzina, bo ci dupę skopię. Jak będziesz taki żwawy, to ci ręce zabiorą. Co się z tobą dzieje, Malinowski? Nawet mu kurwa czapka nie spadła. To moja teściowa ma więcej werwy, a na wózku jeździ. Albo my, albo oni, Malinowski. Jak będziesz taki miętki, to ci żywcem dupę zeżrą. Ja ci pokażę, jak to się robi. Gadaj, chamie, jaki czas, bo ci łeb rozwalę. Gadaj! Zrozumiałeś? Skurwysynie, tak czy nie? W krótkich słowach, Malinowski. Spadasz na niego jak chuj na mariole, jeb! Resetujesz gościa! Ty kumasz czacze, czy tracisz wątek? Kumam. Taka forma zapytania gwarantuje otrzymanie odpowiedzi. No chyba, że gość nie ma zegarka. No, chyba, że tak. Chodźcie, chłopaki. Siadajcie. Może coś przekąsicie? Polecam bułeczki, jeszcze ciepłe. Wyszły jak nigdy. Właśnie jedliśmy. Ja skosztuję. Zawsze dużo jem, kiedy mam wisielczy nastrój. I w dupie mam, że ty je. Racja, szefie. Mówcie lepiej, jak wam poszło. Nie byli zbyt skłonni, żeby oddać pieniądze. Mam nadzieję, że to oni pierwsi zaczęli strzelać. Szefie, chcieli nas wydymać i tyle. Nie było innego wyjścia. Norman? Dogadał się z nimi. Ten bandzior robi się coraz bardziej zuchwały. A jak tam... Johnny radzi sobie? Stał na czatach. Będzie coś z niego? Ma dużo zapału. Kurwa, nie mogę, no! Za co mnie los tak pokarał? Żeby mieć rodzonego syna! Jak mu tam? Pedała. No. Pedała! Gdyby nie to, że to mój syn, rozerwałbym mu dupę osobiście! Zamknij się! Ale Johnny, to pikuś, są ważniejsze sprawy. Pojawił się jak wizytor na mieście. Chce sprzedać bardzo dużo, bardzo dobrego towaru za jeszcze lepszą cenę. Kto to jest? To kobieta. Max. Max, nie śpi. Umówiłem jutro spotkanie w naszym lokalu służbowym. Kupicie pół kilo na próbę. Spróbujcie zagrać na czas, ale delikatnie, żeby jej nie spłoszyć. Jeżeli wszystko będzie ok, to za kilka dni kończymy transakcję. Proszę, to jest kasa. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam mody. Chodźcie do roboty. Żałuję, że nie urodziłem się 30 lat wcześniej, no. Było, kurwa, minęło. Na czym to skończyliśmy? Że nie lubię używać imion, bo się można przez to nazbyt spoufalić z klientem. No, ale muszę się z wami jakoś komunikować, więc nadam wam numery. Oznakowałem was według kolejności zleceń, więc nawet nie próbujcie zamieniać się numerami.
Chcesz coś powiedzieć? Odkleję taśmę. Tylko bądź cicho. Na górze mieszka moja mama. Ona nie lubi wrzasków. Daj mi jeszcze jedną szansę. Oddasz długi? Nie to miałem na myśli. Dogadajmy się. A wy co o tym myślicie? Wejść z nim w układ? No dobra, niech będzie. Zrobimy tak. Policzę do trzech. Jeżeli z twojej dupy wyskoczy milion baksów, puszczam cię wolno, zgoda? Jakby z mojej dupy miał wyskoczyć milion, to dałbym z siebie wszystko, więc lepiej się postaraj, bo będziesz miał tylko jedno podejście. Jesteś skupiony, skoncentrowany? No to uważaj, zaczynam liczyć. Nie. Raz. Nie. Dwa, trzy. Jedynka! Biorąc pod uwagę przypadek jedynki, czy ktoś z pozostałych chciałby dostać jeszcze jedną szansę? Ses. Czego chcesz? Klientów mi płoszysz. Musisz mi pomóc i to zaraz. Jakie musisz? Jakie zaraz? Stefan, kurwa, ludzi mi wytłukli. To ktoś się nieźle wkurwił. Co takiego nabroiłeś? Nie mam czasu na pierdoły. Muszę odzyskać towar, zanim zdążą go upłynnić. I ty mi w tym pomożesz. No to niby czemu miałbym ci pomagać? To jesteś chciwym skurwysynem, a ja dobrze płacę. To jak będzie? Chcę 20% wartości towaru. Stefan, kurwa, nikt nie daje takich stawek. W takim razie będziesz pierwszy. 20%. Ni chuja, ani że nie zajdę. Wykorzystujesz fakt, że mi się dupa pali. W tym biznesie każdemu się pali. Dobra, dam. 10. 15. I to, co ukręcę na boku, to moje. Stoi? Stoi, ale zaczynasz od zaraz. Ale jeśli to jest jakaś lipa... Jeszcze mi podziękujesz i wrócisz po dokładkę. Ty Łysy, to chyba do ciebie. Łysy! Do wozu! Ja spadam. Ja też, na razie. Łysy, nie próbuj uciekać! Łysy! Dlaczego nikt mnie nie słucha? Humor. A ty wszystko zjebałeś. No, jak buciki? Klasa, nie? Proponuję, żebyś przyjrzał się z bliska. Fajnie wyglądają, ale są kurewsko ciasne. Gdybym chciał pobiegać, założyłbym pepegi. Odwal się! Dlaczego spierdalasz, co? Widzę ludziom kasę, to spierdalam. Myślałem, że masz na mnie zlecenie. Na ciebie, łysapało? Przecież ty robisz w detalu. Pożyczyłeś na browar i nie masz, kurwa, jak oddać. No to czego chcesz? Grzeczniej. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam prochów, a twój instynkt płona mi w tym pomoże. Ja nic nie wiem. Zaraz ci nasram do płuc i do końca życia będziesz miał nieświeży oddech. Ale mogę się dowiedzieć. O, już lepiej. Dobrze ci radzę. Nie pajacuj. Do wozu. Tylko powoli. Skórki sobie obtarłem. Czekam jeszcze minutę. Jeżeli twój koleś nie dzwoni, jedziemy do zakładu.
Co to kurwa jest? Dostałem wiadomość. Co za model ma takie sygnały? Żaden. Można ściągnąć z internetu. Ściągnąć to sobie możesz wodę z mózgu. Na miarę na gościa, którego szukasz. Przecież widzę. Jesteś pewien, że to on? Facet puścił cynk, że na dniach będzie miał masę towaru na sprzedaż. Już teraz ustawiła się do niego kolejka dealerów. Coś takiego. No, tak mówią na mieście. Skoro tak mówią, to lepiej, żeby mieli rację. Bo jeśli się mylą, to wpierdol i tak wyrywasz ty. Mogę iść? Łysy zrobił swoje, Łysy może spierdalać. A telefon? A w ryj chcesz? Słuchajcie uważnie. Chodzą suchy, że szykuje się na mieście coś wielkiego. Prawdziwy big deal, jak na filmach. Szefie, a co to jest ten big deal? Ciemny jak dupa nie zygła. Nie wiesz, co to jest big deal? Powiedzieć ci, co to jest big deal? Big deal? Powiedz mu, co to jest big deal. Nie wiesz, co to jest big deal? Big deal to jest... Wytłumacz mu, co to oznacza big deal. Big deal znaczy po amerykańsku duża transakcja. Big deal. Transakcja. Dokładnie. Musimy się tylko dowiedzieć, kiedy i gdzie ma się to stać. A wtedy za jednym zamachem zgarniemy i forsy, i prochy. Jasne? No. Wszystko myśliłem. Chaj mi spierdolicie tę robotę jak ostatnio. Szefie. Ale to szef spierdolił ostatnią robotę. No i przedostatnią też. O. Ale tym razem będzie inaczej, tak? A wiecie dlaczego? Bo tym razem pójdziemy na całość. Jeśli ktoś podskoczy, pipa i kulka w łeb. Po to kupiłem gnata, nie? No. Proszę. Co to jest? Auto, nie? To jest jakaś job twoja macia, nie auto. Miałeś załatwić auto! Był tylko taki, to wziąłem. Gdzie go znalazłeś? Była promocja na szrocie? Od brata pożyczyłem. Szefie, lepszy taki jak drałować piechotę. Dokładnie. Z kim ja kurwa muszę robić i za co? Do wozu! Zostaw butelkę. Nie zrozum mnie źle, ale bywasz tu coraz częściej i pijesz coraz więcej. Chcesz o tym porozmawiać? Mnie też jej brakuje. Była dla mnie jak córka, przecież wiesz. Wiem, co chcesz powiedzieć i doceniam to. Ale to moja sprawa. Jedziesz bardzo dynamicznie. Pirat drogowy jest w każdym znak. Ty tylko nie dodawaj gazu. Bo się przeniesiemy w czasie. Stój, kurwa, stój! Ale nie na środku drogi, idioto. Weź, zawróć tam i stań za tym mesiem. Zdam ten wóz. Mamy dzisiaj farta, panowie. No i co tu kurwa zrobiłeś? Ja zrobiłem! No popatrz, baranie! I to jest twój chujowy dzień, amigo! Zawsze tak wchodzisz? Co? Nie boisz się? Ja na twoim miejscu miałbym pełne gacie. Najpierw rozbijasz mojemu przyjacielowi drogocenny parawan, a teraz grozisz mi bronią. Jedyne, co czuję, to zdenerwowanie, a nie strach. Co? Ale czasem zdenerwowanie może łatwo przerodzić się w gniew. Nie chciałbym tego, dlatego wolę, żebyś zapłacił za szkody i dobrowolnie stąd wyszedł. Ty ślepy kurwa jesteś? Nie widzisz, że mam gnata?
Panowie! A ty się nie wcinaj! Wiem, że szykuje się big deal na mieście. Gadaj, co wiesz o tej sprawie, albo przybędzie ci jeszcze jedna dziura. Na pewno umiesz się z tym obchodzić? Kurwa pytanie. Udowodnij to. Widzisz ten dzbanek? Założę się, że nie trafisz w niego z odległości metra. Zakłady chyba nie są twoją mocną stroną. Metr. A co będzie, jak trafię? Opowiem ci wszystko, co wiem o tej sprawie. No. A pytam z ciekawości, bo i tak już wygrałem. Co będzie, jak... Nie trafisz do celu? Powiedzmy. Przeprosisz mojego przyjaciela, zapłacisz za szkodę i grzecznie stąd wyjdziesz. Widzicie, kurwa? Tak trzeba z nimi gadać. To ty jesteś? Polak mały. Fakt. Dobrze ci radzę. Nie zgrywaj twardziela, tylko zacznij gadać. Bo jak będziesz się stawiał, trafisz do mojego zakładu, a tam wszystko wyśpiewasz. Zrobię ci z dupy martwą naturę. To cacko ma 5 biegów, a to był pierwszy. Zacznij śpiewać, ptaszku, póki kurwa dobry. Będziesz zdychał bardzo powoli. Drugi bieg, a już niezła jazda. Widzę, że koniecznie chcesz wrzucić na 5. Kurwa, zapytasz go o walizkę, czy nie? Siedź tam na dupie i nie przeszkadzaj, dobrze? Nie wiem nic o żadnej walizce. Walizka. Po brzegi wypełniona prochami. Teraz ci coś świta? Nie mam jej. Przełączam na 3. Zamierzam ją dopiero kupić. Taki cwancyk. Kiedy, od kogo i gdzie? Wiem tylko kiedy, za 2 dni. Od kogo i gdzie? Tego nie wiem. To ona wybiera miejsce. Ona? Tak, ona. Rodzaj żeński. Norman. Nie mówiłeś mi, że zostałeś wydymany przez rodzaj żeński? Nie pierdol.
tylko rób swoje. Za dwa dni mówisz? Za dwa. Inaczej pojutrze. W takim razie nie rób sobie żadnych planów na ten weekend, bo spędzisz go ze mną. Co ty robisz? Trzeba stuknąć. O Jezus, no zadziwia mnie ten zupełny brak znajomości tematu. No a jak facet ściemnia? Ty wiesz, jak wycisnąć z niego prawdę. No tak, tylko że w tej chwili nie mogę tego zweryfikować. Nie ma wyjścia, no musimy czekać. Dobra, chuj, rób co chcesz. Dla mnie najważniejsze są prochy, ale po wszystkim musisz go stuknąć, bo on naśle na nas swoich ludzi. Nie ucz chuja dzieci robić, dobra? No. A teraz trzeba go opuścić. Stop! Niżej! Ja kurwa wszystko muszę robić sam. Stefan. O kurwa. Ojajajaja. Weekend pełen niespodzianek. Wesoły duecik. Co się stało? Wygląda na to, że lina się urwała, konstrukcja nie wytrzymała i ten duży zwalił się na tego małego. Ciekawe, jak oni uruchomili ten dźwig. To jest obiekt wyłączony z użytku. Moja stara jest obiektem wyłączonym z użytku. Ten złom najwyraźniej jeszcze działa. Czy to się tym kieruje? Z krzesełka, bo tam jest panel. Stop! Co robisz? Chcę sprawdzić, czy to działa. Zamotany jak skurwysyn dzień matki. Pomyśl trochę, zanim coś spierdolisz. A, odciski palców. Brawo, wygrałeś talon. Na kurwę i balon. Jeszcze dziś chcę wiedzieć, kto przy tym majstrował, jasne? Tak jest. Mam! Kurwa, twoja mać, Malinowski! Przepraszam, ale... No i papier coś narobił. Wyglądam, jakby mi zawór puścił. Są wyniki! Bajo bongo, nie podniecaj się tak, bo ci się tatuaże rozmyją. Dawaj to. Holman, ten chuj wcielony. To on siedział za starami tego dźwigu w fabryce. Tak. Ten, któremu stuknęli czterech ludzi. Ten sam. Czyli wszystko zaczyna się układać w logiczną całość. Po tej zadymie w hotelu Norman wynajął Stefana, żeby się odegrać, ale coś poszło nie tak i Stefana szlak trafił. To znaczy, że Norman stoi w punkcie wyjścia. Ten wielki, co się urwał z łańcucha, musiał coś wiedzieć, skoro Stefan go namierzył. Trzeba to sprawdzić. Zrobimy tak. Zaczniemy od billingu jego komórki. Już to zrobiłem. Wykaz połączeń z ostatniego miesiąca. Wciąż przewija się ten sam numer. A nazwisko masz? Gość ma u nas kartotekę. Jadź się. Cześć. Zna go pan? Jeszcze jak. Twoja matka nalega, żebyśmy się bliżej poznali. Ja mam to gdzieś, ale ona się uparła. Musimy coś z tym zrobić. Masz jakieś pomysły? Nie mam.
wiesz, jak brzmi reguła pierwszej wypłaty? Nie. Trzeba ją przepić z kolegami z pracy. Aha. Tylko, że ty nie masz kolegów, tym bardziej w pracy. Zrobimy tak. Jak dostaniesz pierwsze pieniądze, pójdziemy razem na wódkę. Ja wybieram lokal, ty płacisz. Siadamy, nie gadamy, tylko pijemy. Znaczy, ja piję, a ty rób, co chcesz. A jak matka się będzie pytać, to jej powiem, że zabrałem cię do zoo, tylko gadka nam się nie kleiła, jasne? A ty masz tylko to potwierdzić. Tak jest. O, o, o. To oni. Ale zapominał o całym świecie. Nie za wcześnie? Nie, w samą porę. Ciągnijcie za sobą ogon. Nie tak się umawialiśmy. Macie ostatnią możliwość. Parking pod galerią za 10 minut. Mamy towarzystwo. Śmierć frajerom Malinowski. Śmierć, panie komisarzu. Żyje pan? Fuck! Jedź. Jedź. Pojutrze o tej samej porze dokończymy transakcję. Gdzie? Dowiecie się w odpowiednim czasie. Nie wiem, czy uda nam się zebrać całą kwotę. W takim razie tracę z wami czas. Zaczekaj. Zdobędziemy pieniądze. Odniosłem dziwne wrażenie, że gdzieś już słyszałem ten głos. Co ty powiesz? O matko, chuda! Co robimy? To, co trzeba.
Rzadko się ostatnio widujemy. Unikasz mnie? No, staram się. Ale skoro już tu jesteś, to poświęcisz mi chwilę, co? No, chyba nie mam wyboru. No właśnie. Ty wiesz, że w tym mieście nic nie dzieje się bez mojej zgody i wiedzy. Znam zasady. No to dlaczego próbujesz coś robić za moimi plecami? Nie wiem, o czym pan mówi. A wiesz, dlaczego twój szef nie odbiera już żadnych telefonów? Ej, łza się wokół kręci, skończyła się pewna epoka. No, ale do rzeczy. Wiem, że szykuje się coś dużego. Wiem też, że ty grasz w tym główną rolę. Krótko mówiąc, 10% dla mnie. I to nie jest oferta do negocjacji, tylko mój warunek. Nie próbuj być cwany. Wiem, że jesteś inteligentnym facetem, podejmiesz słuszną decyzję. Ale tak na wszelki wypadek coś ci pokażę. Otwórz. To jest taki standardowy zestaw. Broń użyta przy napadzie, trochę prochów. Nawet jest lewa forsa. Ja mam nadzieję, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie, bo w przeciwnym razie moi ludzie znajdą to w twoim mieszkaniu. Ja załatwię świadków, całą resztę. A przy twojej kartotece komu wierzy sąd? Ja myślę, że wyrażam się dość jasno. Aż nadto. No to świetnie. 10%. Bo inaczej nic z transakcji. A ty lądujesz w pierdlu. Ja nie mam ci nic więcej do powiedzenia, więc jeśli nie masz żadnych pytań, to... Znam drogę do wyjścia. Będziemy w kontakcie. Wiesz, kim jestem? Ten klub należy do mnie. Zresztą ma kilka innych w tym mieście. Naprawdę? No. Szok. Aha. Spodobałaś mi się i tak sobie pomyślałem, że powinniśmy się lepiej poznać. Nie dotykaj mnie. Dobrze, okej, w porządku, okej. Ale powinnaś być dumna, że wybrałem właśnie ciebie. Wszystkie laski w tym lokalu chciałyby być na twoim miejscu, ale proszę. Szok. Jak mnie znalazłeś? Lubiłaś tu przychodzić. Od tego czasu dużo się zmieniło. Dlaczego mnie szukasz?
Szef nie żyje. Ryzyko zawodowe. W tej sytuacji wszystko się zmienia. Nic się nie zmienia, trzymamy się planu. Moja oferta wygasa za 40 godzin. A jak nie zdążę? Zdążysz. Miłej zabawy. Szybciej, bo ucieknie. Przepraszam, przejście. Przejście, odsunąć się. Drogi. Gdzie ona jest? Co? Jednąć ci? Czeka przy samochodzie. Idziemy. Reszta. Auto. BMW. Czarne. No. Ja mam na dzisiaj tylko Wstałaś, bo już chciałam cię budzić. Będziesz jadł na stojąco? Usiądź. Odłóż to. Dlaczego tak mi się przyglądasz? Wtedy na parkingu nie mogłem uwierzyć, że to ty. Jedz, bo wystygnie. Nie wiedziałam nawet, czy żyjesz. A jak widzisz? Smacznego. Masz koszmary? Krzyczałeś przez sen. Nic takiego. Ile to już czasu minęło? 2 lata. Będzie za tydzień. Widzę, że wciąż lubisz biegać po mieście i straszyć ludzi.
Co? Więc jak? Masz kogoś? Miałem. Kiedyś. Odeszła. Widocznie miała ważny powód. Żeby tak zniknąć bez słowa? Może nie chciała narażać tych, na których jej zależało. Teraz wróciła. Wróciłam, bo sprawa, którą jestem uwikłana, dotknęła również ciebie. Uznałam, że masz prawo wiedzieć. O czym? O wszystkim. Ta walizka. Twój szef zginął z jej powodu. Więc nie należy do ciebie. Walizka jest moja. Ktoś mi ją odebrał, ale udało mi się ją odzyskać. I ktokolwiek to zrobił, nie daje za wygraną, co? I nie przestanie, póki nie dopnie swego. Kto? Norman. Chciałam się tego pozbyć. Wtedy pojawił się on. Ale zamiast pieniędzy dostałam od niego dwie kulki. Chcę tylko to dokończyć, a potem skończyć z tym. Raz na zawsze. Hello? Are you coming back? Szukam Johnny'ego. Johnny jest na górze pod szóstką, skoczyć? Nie. Sam pójdę. A dla mnie browarek. Zimny i orzeszki. Ziemne, solone. A, nieodwrotnie. Jakiś problem? Nie. Tylko nigdy was tu wcześniej nie widziałem, chłopaki. Tak? A może dlatego, że jesteśmy tu pierwszy raz? Może. Co to jest? To loteria. A? Wpłacasz 10 zł, wyciągasz los. A co można wygrać? No, lista nagród jest na tablicy. Dobra, dawaj ten słoik. Ale najpierw musisz płacić dychę. No. I ciągnij! Aha. Ciach. Numer 4. 4? No brawo! Wygrałeś loda. Też mi nagroda. Ja pierdzielę, 10 zł za loda? No, zawsze coś. Mógłbyś trafić pusty los. Dobra, dawaj tego loda. No. Kto to jest? No twoja nagroda. Co? Gdzie on jest? Kto? Zaraz własnym fiutem dostaniesz po dupie! Gdzie on jest? W łazience. Zostań. Max!
ty tylko spokojnie. I ty mnie nie bij. Twój ojciec jeszcze nie ostygł, a ty balujesz? Nienawidziłem go. Gdzie jest torba, Johnny? Jaka torba? Torba twojego ojca. Było w niej 500 000. No to a skąd ja mogę wiedzieć? Co we mnie robisz, ty bydlaku? Ty ojca mi zabili! Pomożesz mi ostatni raz, rozumiesz? Niby jak? Znajdziesz dla mnie kupca. A co to za towar? Kokaina. Dużo? Bardzo dużo. To może być problem. Znasz wszystkie kontakty szefa i właśnie teraz je wykorzystasz. Zadzwonię w parę miejsc, ale niczego nie mogę obiecać. Lepiej będzie, jak go znajdziesz. Bo jak nie, to wpadnę do ciebie drugi raz. I wiesz, co zrobię? Odstrzelę ci chłopaka. Co ty mówisz? Ty nie zrobisz mi tego. Czekam na telefon. Johnny, wszystko w porządku? Tak. Już idę, kochany. Ale nie pokazywał. Ty powiedz mu, żeby przestał, bo nie ręczę za siebie. Ale co? To jest tu nowe, to się stara. To niech się stara gdzie indziej. Powiedziałem już, rezygnuję z nagrody. Idziemy. Max? Znalazłem kupca. Szybko. Facet nazywa się Czeski. Czeski? No dokładnie, jak czeski film. To pośrednik handluje, czym popadnie. Jak go znajdę? Na twoje konto e-mail przyjdzie lista, w nim numer telefonu, pod który będziesz musiał zadzwonić. Wcześniej jednak musisz się spotkać z chemikiem, to jego człowiek. Zbada towar. Szczegóły w mailu. To wszystko. Ja zrobiłem swoje. Reszta to już twoja sprawa. Dzięki, panowie. Czeski, słucham. Rybka połknęła haczyk. Johnny! Już idę, kochany. Bądź gotowy. Na wszystko. Garnitur. Sexy. Ups. To kwestia kolorów. Im ciemniejszy, tym lepiej. Co? No jak? Muszę przyznać, panowie, że jestem pod dużym wrażeniem. Rzadko się spotyka, proszę panów, towar o takiej czystości. To, co sprzedają na ulicy w porównaniu z tym, to mleko w proszku. Nadaje się czy nie? Towar jest pierwszy klas. To wszystko? No nie do końca. Aczkolwiek to potrwa jeszcze chwileczkę i będziemy mogli kończyć. Co to jest? On chce wciągnąć naszą ścieżkę. To jest standardowa procedura. Co ty powiesz? Odczynniki chemiczne nie wykazują wszystkich cech jakościowych towaru. Tylko bezpośredni kontakt może dać nam 100% pewność. Dobrze.
skoro ma nam to pomóc w transakcji. Proszę. Oczywiście. Prawdę mówiąc, pan Czeski nie do końca ufa próbówkom, dlatego bierze zawsze pod uwagę moją osobistą opinię. Jak do tej pory jeszcze się nigdy nie pomylił. Proszę mi uwierzyć, panowie, że w tych sprawach mam duże doświadczenie. Jak to pan Czeski mówi, dobrego nosa. Tu widać. Dobra. Starczy tego dobrego. Za godzinę dzwonię do Czeskiego. Do tego czasu masz mu o wszystkim opowiedzieć. Jasne? Mówisz i masz. Do widzenia. Czeski. A, witam pana, panie Max. Chyba wolno mi się tak do pana zwracać. Tak, mój człowiek o wszystkim mi dokładnie opowiedział. Jestem zainteresowany. No wie pan, to jest taka okazja, że musiałbym być idiotą, żeby z niej nie skorzystać. W tej sytuacji proponuję, żeby to pan wyznaczył miejsce i czas spotkania. No to świetnie. Aha, jest tylko jeden warunek z mojej strony. To musi być dżentelmeńska wymiana. Tylko pan i ja. Co pan na to, panie Max? Doskonale. 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 Minuta. Nieźle. Jak dojdziesz do dwóch, kupię ci C-klasę. Ja to zrobię. Bardzo mi przykro, Max. Ale moje doświadczenie nauczyło mnie, że nie wolno kupować kradzionego towaru. Prędzej czy później zjawiają się prawowici właściciele, a to rodzi same kłopoty. Daje pan wiarę temu, co mówi Norman? Jeden z was kłamie. Postawiłem na pana. Stań. No. Przeszukaj go. Robi pan duży błąd. Myli się pan. Działam w tej branży od 20 lat. Trzeba to oblać. Polej. Za początek udanej współpracy. Raczej za jej koniec. Teraz mi grzecznie powiesz wszystko, co wiesz na temat naszej wspólnej znajomej. Co to było? Ktoś tam jest? Jeśli tam jest dla mnie jakaś niespodzianka, zrobisz kulkę szybciej niż myślisz. Zapierdalaj. Gdzie on jest? Jesteśmy sami.
A ten hałas to co? Przeciąg? Tak. Pokaż się, a daruję ci życie. Patelnią? Rącki, kurwa! Rącki! Zabierz im broń. A dlaczego ja? A kto, ja? Przeszukać lokal. Ale czego szukam, szefie? Jak to kurwa czego? Walizek? 100 razy przecież powtarzałem. Big deal. Jak myślisz? Prawdziwa czy nie? A może chcesz się założyć? W co mam trafić tym razem? Bo dzwonuszka, kurwa, nie widzę! Zobacz. Dlaczego ja? A kto ja? I co? Sztywny. Jak ta lala. Wycierał się skurwiel. To go uciszyłem. Szefie, tam jest jeszcze jeden taki sztywny. Mam to w dupie. Walizki są? Szefie, te? No dawaj na stół! Szefie, prochy i kasa! Bingo! Szefie, szef to jest... Yo! A? A? Żaden z was skurwieli nie wierzył, że się uda, co? A tu proszę, zatkało kakao? No. No, szefie, ja przepraszam, że się ośmielam, ale tak, kasa jest chyba w porządku, no, ale te prochy to ja bym sprawdził. Racja. Masz, popijmuj sobie. No i jak? Co jak? No jak? Jak kurwa jak? Daj mi nóż. Nie mam. Jak to nie masz? Normalnie nie mam. A ty? Też nie. Ty? Nie mam. No to weź od niego. Ha!
Co to jest? Nasza polisa. No, wydaje mi się, że tu śmierdzi psem. A magiczne słowo? Abrakadabra. Wypierdalaj. To ma kurwa wycieraczki.
Nie chcesz się podzielić. Ja cię załatwię, kurwa. Do wszystkich jednostek. Uwaga. Ścigam samochód. O! Motherfucker. Ten akt notarialny niech pani zabezpieczy. Dobrze, szefie. Taki układ na pewno ci odpowiada? To może zająć trochę czasu, ale w końcu i tak to upłynie. Poza tym ten towar jest dużo więcej wart niż to, co ty masz w swojej walizce. Posłuchaj. Ty i ja bez problemu możemy przejąć teraz interesy szefa. Beze mnie. Robisz to dla niej. Nie chcę znowu jej stracić. Poza tym nie ma już nikogo, kto był związany z tą sprawą. No a komisarz? Ty, Malinowski, czego chcesz? Spierdalaj. Teraz nie mam czasu. No para, ale on musi szansa, ale się papiery na 10% dla mnie. I to nie jest oferta do negocjacji, tylko mój warunek. Nie próbuj być cwany. 10%. Bo inaczej nic z transakcji. A ty lądujesz w pierdol. A teraz basoś! Malinowski. Od dziś pan Malinowski, zrozumiano? Ty. Słyszysz czy nie? Tak jest, panie Malinowski. No. Cała macka. Na mnie już czas. Uważaj na siebie. Będę. Od teraz radzisz sobie sam, braciszku. The end. Dobry. Czy mogę służyć? Macie wolne pokoje? Chciałam się zatrzymać z narzeczonym na chwilę. Może dzień? Może dwa? To sprawa niecierpiąca zwłok. Chyba zwłoki, kochanie. No, jeśli to liczba noga. Nie bardzo rozumiem. No, żart. Płacę gotówką. No. Widzicie te mordy? Tak wygląda morda, która działa na własną rękę. Od dziś pracujecie dla mnie.
weekend jeden z tych, co różnie kończą się. Mocny jest ten weekend, życie chyba chce oszukać mnie. Miało być normalnie, prosty, niezawodny plan. A co z nieba spadnie, miało nie obchodzić, nie obchodzić nas. Ale wciąż na sobie czuję wzrok, nie wiem czy i skąd. Gdy przyjdzie noc, zrobimy skok, złamiemy zamki naszych serc. Czuję, że ktoś odnajdzie mnie, zanim ten weekend skończy się. Ten weekend jeden z tych, co chcą odmienić cię. Dziwny jest ten weekend, kiedy nagle świat dopada mnie. Kiedy wcale nie wiem, jak to może skończyć się. Każdy znak na niebie wróży coraz gorzej i uciekać chce. Czy to twój na sobie czuję wzrok, choć dookoła mrok. Gdy przyjdzie noc, zrobimy skok, złamiemy zamki naszych serc. Czuję, że ktoś odnajdzie mnie, zanim ten weekend skończy się. Przychodzi noc, robimy skok, łamiemy zamki naszych serc. Czuję, że ktoś odnajdzie mnie, zanim ten weekend skończy się.